Szanowni Państwo, w imieniu księdza proboszcza Mazeleckiego bardzo przepraszam, że nie może być w grupie pocieszony, ale musiał wyjechać na chwilę wyjazd. Prosił, żeby Państwa serdecznie przywitał. Życzę Państwu niesamowitych wrażeń, tego jesteśmy pewni. I żebyśmy mogli w tej pięknej atmosferze sobie tutaj ten piękny czas może narodzeniowy przeżyć. Wszystkiego dobrego i życzymy udanego występu naszym artystom, za który dzisiaj przyszliśmy. Wszystkiego dobrego. Raduj się, córko Syjonu, ciesz się wielce, córo Jeruzalem. Oto Pan przyjdzie i w dniu tym wielka światłość będzie, a z gór pocieknie słodycz. Miód i mleko popłynie z pagórku, albowiem przyjdzie prorok wielki i odnowi Jeruzalem. Boże Narodzenie to czas radości, światła, przebaczenia i nadziei. Mają one swoje źródło w betlejemskim żłobku, który w przecudowny sposób może być wszędzie. Nie tylko u niebieskich i przyjaciół, ale także tam, gdzie spotykamy się, aby przywitać nowonarodzone dziecię, jak niegdyś pasterze w Betlejem. Takie właśnie będzie nasze spotkanie w Wigilii Święta Trzech Króli, w przepięknym, zabytkowym kręgowskim kościele. Będziemy grać głośno i radośnie, wspólnie z młodzieżą naszej parafii oraz przyjaciółmi z innych parafii. Zaśpiewamy najpopularniejsze polskie kolędy. Nie zabraknie również nowych, równie pięknych, które mam nadzieję zabierzecie ze sobą. Thank you.
1933 roku w dodatku do świetnika kościelnego autorstwa księdza Michała Marcina Mietuszewskiego, który przeznaczył ją do świętów ruszalnych. Znana była już powszechnie na początku XIX wieku. Posłuchajmy jej teraz. Thank you.
każdego roku w okresie świątecznym cicha noc rozbrzmiewa w setkach tysięcy miejsc na całym świecie. Przetłumaczono ją na ponad 300 języków i dialektów. Gdziekolwiek człowiek pochyla się nad tajemnicą boskich narodzin, płynie ta właśnie melodia. Jest mi po roku.
Thank you.
opisująca swoje samopoczucie tuż przed narodzeniem Pana Jezusa, jeszcze w trakcie podróży do Betlejem. Warto zaznaczyć, że kolęda ma aż 7 zwrotek.
a nasi wykonawcy zaśpiewają dla Państwa trzy z nich. Yeah.
Dziękujemy również Państwu, którzy wydrukowali dla nas plakaty informujące o naszym wydarzeniu.
koncertu oraz zaliczne włączenie się do śpiewu. Jak ona tutaj ci młodzi przyjaciele wyserwowali, to naprawdę
warta tych wszystkich 700 lat koncertów, za to jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Jeszcze raz w imieniu księdza proboszcza i naszej wspólnoty parafialnej dziękujemy, że mogliście być tutaj z nami, zaśpiewać dla nas i uświetlić ten okres Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego i czekamy na misję. Karol, do jeszcze. Mm-hmm.